Damian Kordas, 27 l. Zwycięzca 10. Edycji Tańca z Gwiazdami, wrócił w swoje, rodzinne strony i opublikował zaskakujący wpis w mediach społecznościowych. Popularny youtuber w finałowym odcinku, zgarnął kryształową kulę i 100 tysięcy złotych, pokonując znaną z reklamy telefonów komórkowych basie Kurde Szatan. Reklama to nie pierwszy program. W którym 27 latek wziął udział. Widzowie TVN kojarzą go. Przede wszystkim z cztery. Edycji Masterhefa, gdzie zajął pierwsze miejsce, zostając najmłodszym zwycięzcą formatu, w Europie, jak i z udziału w show Agent. Gwiazdy. Na co dzień studiuje weterynarię i zmaga się z cukrzycą. Mieszka we Wrocławiu. Po finałowym odcinku tańca z gwiazdami, właśnie wizyta w rodzinnym mieście przyniosła mu największe ukojenie. Warszawa, gdzie mieszkał przez ostatni czas, dała mu się wyraźnie we znaki. Moi drodzy, chciałbym życzyć wam dziś tego, abyście mieli wokół ciebie samych szczerych ludzi. Dlatego kocham Wrocław, tutaj nikt nie będzie udawał życzliwej dla ciebie osoby, a potem okazywał się całkiem innym człowiekiem. Napisał Cordas. Myślicie, że w stolicy faktycznie sami nieżyczliwi? Zobacz więcej materiałów.